Dzisiaj Janek gra ćwierćfinał turnieju Champions Ball Peña Cañada, ale jesteśmy teraz w innym klubie, bo Janek miał grać dzisiaj o godzinie chyba 13:30 w tamtym klubie co ostatnio na twardej nawierzchni, ale w związku z tym, że Janek dzisiaj ma też turniej por equipos, czyli taką drużynówkę i ona jest o godzinie 14:00, to udało nam się zagadać z rodzicami i sędzią, żeby zagrać po prostu w innym miejscu, tak żeby Janek mógł zagrać i por equipos, i ten turniej indywidualny. No i rodzic się zgodził, jesteśmy teraz w klubie tego chłopca i Janek teraz o 10:00 będzie grał i sędzia mówił, że nie ma problemu, wystarczy, że podacie wynik i będzie ok. Chłopcy się rozgrzewają, a ja się zastanawiam, czy iść tam bliżej na kort, bo widzę, że tam jest też rodzic tamtego chłopca, nie ma za bardzo gdzie usiąść, a pełne słońce, a też nie chcę jakoś tam tak nagrywać, bo to jest tak naprawdę no, mecz w klubie, to nie jest tak jakby, no można powiedzieć turniejowy, ale no jesteśmy w klubie u tego chłopca, tak nie wiem, czy nagrywać, czy nie nagrywać, także pokażę wam tylko skąd widzę ten mecz. Tam jest Janek i ten chłopiec właśnie zalosowali i będą zaczynali. Janek ma właśnie piłkę setową, mimo że oglądam ten mecz z daleka, to gdzieś tam w miarę mi się udaje śledzić wynik. Jest 5-0 dla Janka i przewaga Janka na 6-0, dlatego też nie chcę tam za bardzo podchodzić, nagrywać, bo widzę, że raczej Janek bez problemu też wygrywa. Wygrał seta 6-0. Także jak widzicie, zamiast nagrywać Janka mecz, wolę trochę sobie pochillować tutaj pod drzewkiem w cieniu, bo zaraz musimy jechać do tej Benisy. Janek ma chyba 6-0, 1-0. No i tam na tą drużynówkę to też z półtorej godziny. Teraz tu jechaliśmy półtorej godziny i potem w drugą stronę półtorej godziny. Także muszę się troszkę zregenerować. Mecz, Janek? Dobrze. Dobrze. Ile było? Jak się grało? Było 6-0, a grało mi się dobrze, dobrze mi się grało. Ten przeciwnik miał dobry serwis i ja trzymałem piłkę i on też psuł. Ja też grałem agresywniej troszkę. No i ale w sumie on nie był aż taki słaby na 6-0, 6-0, nie? Bo on tak widziałem, to on nie, tam... Nie, bo mi pierwszą piłkę jego serwisu Asa mi zaserwował do boku. No. Miał dobry serwis. No ale robił błędów sporo, nie? Robił sporo błędów, ale ja też nie grałem tak super. Do niektórych piłek się tak nie przykładałem dużo. Oddałem mu chyba 4 skróty, zagrałem na aut albo w siatkę. Mhm. I tak trochę czasami się tak nie przykładałem, ale tak... No to okej. No dobra, to gratulacje i co? Zbieramy się, jedziemy do Benisy na drużynówkę.